robię tu? Nie pierwszy raz zainspirował nas Kuba Sienkiewicz. Na pierwszy ogień poszli radni. Oto efekty. Każdy dzień, każda decyzja, każda uchwała to jest też nasz wkład pracy. Ciężko mi się tak z biegu powiedzieć, która jest ważniejsza, która mniej ważna. Bo uważam, że stabilny rozwój miasta to jest tym naszym wkładem. Na pewno jesteśmy bardzo silnym klubem i bardzo to wpływa na rzeczywistość w ogóle budżetową w tej kadencji. No przede wszystkim pomagałem społeczeństwu. Moje było parę takich inicjatyw. Może podam pomoc mieszkańcom ulicy Emilii Plater 15-15a, zaangażowanie w remont ulic w mieście i wiele, wiele jeszcze innych działań. Ja jestem najbardziej zadowolony z tego, że w końcu nam udało się zakończyć remont ulicy Młynarskiego. Na ten remont czekali mieszkańcy bardzo wiele lat. No i teraz w tym roku 2017 mieliśmy jakby sfinalizowanie trzeciego etapu tego remontu. Jest to niezmiernie ważne arteria komunikacyjna dla mieszkańców osiedla Północ. No i akurat udało się to właśnie do dzięki zaangażowaniu Urzędu Miejskiego, Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, a także Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach. Satysfakcja jest z tego, że się miasto rozwija, że szukamy już pracowników, a nie odwrotnie, jak było jeszcze kilka lat temu. Oczywiście jest to koniunktura ogólnopolska, nie dotyczy Suwałki, nie są ewenementem, ale tak naprawdę ten wskaźnik jest wyjątkowo niski, wskaźnik bezrobocia, a zatem mieszkańcy mają pracę. Rozmawiamy o tym, żeby mieszkańcy żyli bezpieczniej, to bardzo istotny element, żeby mieli gdzie mieszkać. O tym też mówimy, o mieszkaniach i o projektach. Wkrótce pewnie będziemy więcej mówili na ten temat niż do tej pory. Rozmawiamy również o tym, by zatrzymywać młodzież, a jednym z elementów istotnych, poza wymienionymi, jest to, żeby oferta rekreacyjna, wypoczynkowa była kulturalna na wysokim poziomie, była doskonałą ofertą. Zatem wierzę, że ostatni rok, czwarty rok, będzie taki jak poprzedni, a może ze zdwojoną mocą jeszcze będziemy pracować. Niekoniecznie czując oddech, prawda, zbliżającej się kampanii, bo to rzecz naturalna, co 4 lata następuje i dobrze, że demokracja o tym stanowi. Ale z tego powodu, że bardzo dużo inwestycji drogowych, przede wszystkim potężnych projektów i olbrzymie środki, owe 59 milionów, które pozyskaliśmy, ale również kwestie dotyczące chociażby budowy sali gimnastycznej, hali na potrzeby, miejmy nadzieję, że plus ligi siatkarskiej, ale również kwestie dotyczące tak zwanego lotniska, czyli pasa startowego, to wszak jest ten czas, w którym także obwodnica, wierzmy, że będzie wybudowana. Rola radnych samorządu suwalskiego jest różna. W przypadku obwodnicy też miała miejsce, bo było to tak zwane wraz z mieszkańcami lobowanie na rzecz jej budowy. Ale tak naprawdę samorząd jest naturalnym gospodarzem miasta. Wobec tego zawsze będziemy, a do tego jestem zobowiązany, dziękować wszystkim radnym, którzy aktywnie pracują na rzecz samorządu, a mieszkańcom za to, że są w dobrym, by nie powiedzieć czasami doskonałym kontakcie z radnymi. Na razie dziękuję naprawdę. Na razie dziękuję serdecznie. Dziękuję serdecznie. Na razie dziękuję. Jestem przy... I co ja robię tu?